Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym vlogu. Dzisiaj trochę inny vlog niż zazwyczaj, a mianowicie zrobimy sobie test stacji parowej. To jest sprzęt, o którym ja ostatnio Wam wspominałam w tych moich daily vlogach. To jest stacja parowa marki Philips. Dokładną nazwę modelu znajdziecie w opisie pod filmem. Tam też znajdzie się trochę informacji na temat parametrów technicznych. Natomiast teraz chciałabym się skupić na takim praktycznym zastosowaniu tego sprzętu, no i gdzieś na jego wyglądzie. Zrobimy sobie test, jak ta stacja parowa prasuje i czy ona faktycznie jest warta tych pieniędzy, bo to nie jest sprzęt, który należy do najtańszych. Czy jest wart swoich pieniędzy? O tym się za chwilę przekonamy. Tytułem wstępu jeszcze jedno. Ja akurat jestem osobą, która niespecjalnie przepada za prasowaniem. No po prostu nie lubię. Tak, jedni nie lubią odkurzać, inni nie lubią zmywać, inni jeszcze nie lubią prasować. Ja akurat za prasowaniem, przynajmniej do tej pory, specjalnie nie przepadałam. Męczyła mnie ta czynność, w sensie tego takiego próby, tej rozprasowania tutaj, tych wszystkich zagnieceń, które były, i to było takie strasznie nużące, że człowiek robi i robi i robi i ten efekt jest naprawdę bardzo słabo widoczny. Ale to oczywiście też może zależeć od tego, na jakim sprzęcie pracujemy. I teraz, żeby była jasność, żelazko, którym ja prasowałam do tej pory, to jest takie zwykłe żelazko marki Braun. Nie powiem niestety na ten moment, jakie ma parametry techniczne, natomiast myślę, że no klasyczne, tak? Jechało tutaj na tafli ciepła, były dodatkowe przyciski, aby zrobić właśnie wyrzut pary dodatkowy, na czym właśnie pracuje akurat ta stacja parowa. Tutaj ten wyrzut pary był funkcją dodatkową, tutaj pracujemy właśnie na parze. I to będzie taka podstawowa różnica, tak? Bo tutaj rozprasowuje nam ta tafla i pracujemy po prostu na cieple, ewentualnie na dodatkowych wyrzutach, a tutaj pracujemy tylko na parze. Ok, jeśli chodzi o aspekty estetyczne, czerń ze złotem aspirujący, żeby pasował nam do naszych mieszkań, nie w takich kolorach jak niebieski, różowy, żółty, jak dotychczas spotykane żelazka. Natomiast to myślę, że jest akurat gdzieś dobra wartość dodana, ale nie ma specjalnego wpływu na samą wartość sprzętu. Natomiast, no dobra, przyznajmy, wygląda ładnie, zgrabnie. Wbrew pozorom taka stacja parowa nie jest specjalnie duża, bo powiem Wam, że pierwsze obawy, które my mieliśmy, jak zaczęliśmy myśleć o stacji parowej, a może byśmy kupili tego rodzaju sprzęt do prasowania, było to, jejku, gdzie my będziemy to trzymać, bo po prostu już teraz człowiek nie ma miejsca na to wszystko w domu, a gdzie jeszcze zmieścić takiego byczka. Natomiast okazało się, że nie, no, że wbrew pozorom, słuchajcie, to wcale nie jest aż tak wielkie, poza tym ten sprzęt jest na tyle estetyczny, że można nawet go włożyć gdzieś do jakiejś większej szafy z ubraniami, niech on tam sobie na dole stoi i otwierając tą szafę nie będzie nas też specjalnie raził w oczy, więc myślę, że nie ma co dramatyzować, jeśli chodzi akurat o wielkość tego sprzętu. Jeżeli chodzi o sam wygląd zewnętrzny, czerń ze złotem, tak jak było wspomniane, tutaj u dołu macie właśnie tą stację parową. Do tego pojemnika nalewamy wodę, zaraz to też zademonstruję. Tutaj u góry mamy to takie żelazko właściwe, gdzie kablem doprowadzana jest para i tym właśnie żelazkiem po prostu później prasujemy. Jeżeli chodzi o te elementy tego sprzętu, tutaj mamy zbiornik na wodę. Wypinamy i wpinamy, wypinamy i wpinamy. Ten mój zbiornik ma pojemność 1,8 litra, więc jest to faktycznie jeden z większych zbiorników dostępnych na rynku i jest to o tyle istotne, także nie ma konieczności, oczywiście w zależności od ilości tego prasowania, ale nie ma większej konieczności uzupełniania go w trakcie, no chyba że faktycznie mamy nazbieraną sporą górkę prania, więc to jest ten pojemnik. Jeśli chodzi o tą część prasującą, którą mamy umiejscowioną na stacji parowej, spójrzcie, tutaj mamy kłódkę i to jest blokada. Tak jak widzicie, on jest w tym momencie umieszczony po skosie na stacji parowej, natomiast nie zjeżdża, trzyma się stabilnie na tej stacji. Natomiast jeżeli zwolnimy tą blokadę, ona się wysunie do przodu, to wtedy mogę zdjąć tą część prasującą. Tutaj jak widzicie też są takie zabezpieczenia gumowe, tak żeby ta płyta żelazka nie uległa uszkodzeniu. Zakładamy i blokujemy tak, żeby żelazko z tej stacji nam nie spadło. Jeśli chodzi o kable, bo tutaj tych kabli trochę jest. Zobaczcie, w tej dolnej pokrywie tutaj mamy możliwość schowania tego kabla. On jest zawinięty, bo są dwa kable. Jeden to jest kabel zasilający do samej stacji parowej, a drugi kabel, który mamy, to jest kabel, który idzie od stacji parowej do tej części
prasującej. Także tutaj jest możliwość pochowania tych kabli, żeby one nam się gdzieś tam w naszych szafkach, gdziekolwiek byśmy je trzymali, nie pałętały. To żelazko nie ma jakichś specjalnych funkcji, których musielibyśmy się teraz wielce uczyć i siedzieć z instrukcją. Raczej ta nauka polega na zauważeniu różnicy między tradycyjnym żelazkiem a stacją parową, bo pracuje się w trochę inny sposób. Jeżeli chodzi o takie technikalia, przycisk włącz, wyłącz, tak? Tradycyjnie. Przycisk eko, czyli przycisk, gdzie w trakcie pracy stacji parowej możemy przejść w tryb eko, wyrzut pary będzie w tym momencie mniejszy, będziemy pracowali w trybie ekologicznym. I trzeci przycisk, taki kranik, ten przycisk zacznie Wam się świecić w momencie, kiedy w pojemniku na wodę będzie już zbyt mała ilość wody, więc sprzęt Wam zasygnalizuje to światełkiem, że jest konieczność napełnienia pojemnika. Przycisk, który znajduje się tutaj na samej górze, to jest akurat przycisk do auto, czyli mówimy o automatycznym wyrzucie pary. Włączając ten przycisk, zauważycie to w trakcie, nie musimy robić już więcej nic, żadnej regulacji temperatury. Tutaj nic takiego nie istnieje. Ten sprzęt sam reguluje temperaturę w zależności od tkaniny, także możemy spokojnie przemieszczać się między jedwabiem, dżinsem, wiskozą i nie wiadomo czym jeszcze. I jeden przycisk, który jest jeszcze tutaj od spodu, to jest przycisk dodatkowego wyrzutu pary i tego przycisku używamy, kiedy chcemy na przykład prasować w pionie, bo jest również możliwość właśnie prasowania w pionie. Różnica, która jest między tym trybem auto, a tym dodatkowym wyrzutem pary, który mamy tutaj od spodu, jest oczywiście w mocy. Pracując na trybie auto, mamy wyrzut pary 165 g na minutę. Stosując ten wyrzut ręczny, mamy 600 g na minutę, jeśli chodzi o wyrzut pary. Nie chcę specjalnie wdawać się w technikalia samego sprzętu, bo te informacje macie do sprawdzenia w sieci, ja je zamieszczę również tutaj pod filmem. Natomiast szukając stacji parowej, była to stacja o najlepszych parametrach, najwyższych parametrach, jakie znalazłam na rynku, przy zachowaniu wszystkich funkcji, które chciałam, żeby ten sprzęt posiadał. Jeżeli chodzi jeszcze o funkcjonalność tego sprzętu, tutaj z tyłu znajduje się takie pokrętło, dzięki któremu możemy spuścić wodę z kamieniem. No właśnie, bo w tym sprzęcie może zbierać się kamień, tak? Ja Wam to zademonstruję na koniec, kiedy już skończymy prasowanie, tak żebyście mogli to zobaczyć na faktycznym wylewie wody, natomiast przekręcenie tego pokrętła spowoduje wyjęcie po prostu jakby takiego gwintu, tak, którym pozwoli nam, żeby woda z tej stacji parowej zeszła. A wraz z wodą oczywiście kamień, który mógłby tam zalegać, no bo chcemy przecież o ten nasz sprzęt dbać. Oczywiście, nawiązując jeszcze do technikaliów, w przypadku takiej stacji parowej, tak, która prasuje po prostu parą, im większy wyrzut pary, tym lepiej, bo po prostu łatwiej się będzie prasowało. Tak jak tutaj mówimy, to co Wam wspominałam, 165 na auto i 600 tutaj na tym ręcznym wyrzucie pary, niech to będzie dla Was jakiś punkt odniesienia, tak? Im większe te parametry, tym przyjemniejsze prasowanie. No dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o takie aspekty techniczne, wygląd samej tej stacji parowej. Ja idę w takim razie napełnić ten pojemnik na wodę i zobaczymy, jak wygląda to prasowanie w praktyce. Okej, słuchajcie, pojemnik z wodą napełniony. To, co jeszcze chciałam zaznaczyć na samym wstępie. Jak zdążyliście zauważyć, ja nie mam żadnej fantastycznej, designerskiej deski do prasowania. To jest zwykła deska bodajże z Carrefoura, bo to, z czym się spotkałam, czytając opinię na temat tego sprzętu jeszcze przed zakupem, to była informacja, że potrzebna jest super wytrzymała deska. Ja się akurat z tym nie zgodzę, dlatego że cała ta stacja wcale nie musi stać na desce. Ja za chwilę ją sobie po prostu zdejmę na podłogę i ona będzie stała zwyczajnie na podłodze, dlatego że kabel łączący tą stację parową i żelazko, którym prasujemy, jest na tyle długi, że ta stacja może stać spokojnie na podłodze i nie będzie ona naprawdę nikomu zawadzała. No bo w przypadku, gdyby miała znajdować się tutaj, no to faktycznie przydałaby się trochę dłuższa deska. Natomiast ja ją sobie spokojnie zostawiam na podłogę, sprawdziłam to już, nie ma właśnie problemu z manewrowaniem kablem, jest odpowiednio długi i to jest według mnie najwygodniejsza forma prasowania. Drugie, z czym się spotkałam w opiniach i pewnie szukając opinii na temat tego sprzętu, to też gdzieś taka informacja do Was dotrze, to było to, że z tej stacji parowej podobno cieknie woda, para się skrapla i aby w ogóle jej używać, trzeba mieć naprawdę
grubą deskę, przez którą nie będzie skapywała woda, bo zdarzało się podobno użytkownikom, że po prostu przez deskę skraplała się na podłogę woda. U mnie nic takiego nie miało miejsca. Tak jak mówię, zwykła, najtańsza deska bodajże z Carrefoura. Tymczasem włączam przycisk Start, o którym Wam mówiłam. Tu się zaświeciło na niebiesko, nie wiem czy to na tyle widać. Słyszycie? Stacja zaczęła pracować. To jest dźwięk, który ta stacja wydaje. Mamy w tym momencie moment podgrzewania wody, więc pytanie właśnie, na ile istotna jest dla Was też głośność. Dla mnie akurat ona nie miała specjalnego znaczenia. Natomiast no faktycznie ten odgłos słychać. I w tym momencie czekam, aż stacja parowa da sygnał, że jest gotowa. W sensie, że woda jest już odpowiednio nagrzana. Czekamy, czekamy, czekamy. I słyszeliście? Pojawił się sygnał dźwiękowy, stacja jest gotowa do pracy. W związku z tym, że to jest test bardzo amatorski, nie jestem w stanie nagrywać z kilku kamer, tak żebyście mieli od razu podgląd z każdej strony. Niestety, a w tym momencie albo w kamerze będę ja, albo prasowanie. Zrobimy więc tak, żeby było prasowanie, bo to jest dla wszystkich z nas bardziej istotne. Słuchajcie, zaczniemy od zwykłego, klasycznego prześcieradła, które jest maksymalnie pomięte, bo na potrzeby tego testu wrzuciłam je do suszenia. Suszarka zgniotła nam, porobiła załamania, rozprasowanie tego zwykłym żelazkiem, jak już zdarzyło mi się nieopatrznie wrzucić prześcieradło na suszenie, było po prostu koszmarem i nigdy nie udało mi się tego zrobić idealnie, albo po prostu zabrakło mi cierpliwości. A zobaczymy w takim razie, jak poradzi sobie z tym stacja parowa. W tym momencie żelazko jest na bazie, natomiast ja, tak jak Wam wspomniałam, zdejmuję blokadę, wyciągam żelazko i będziemy prasowali. Włączamy tryb auto. I prasujemy. Cały myk polega na tym, że to żelazko samo dostosowuje wyrzuty pary. Dzisiaj będziecie co chwilę słyszeli, że idzie wyrzut. Zobaczcie, jak zagniecenia znikają. To, co jest bardzo istotne. Zobaczcie, jak ono się leciutko prowadzi. Ja nim sobie jeżdżę tak. Żelazko, mimo tego, że ta stacja parowa jest ogromna, ta część jest bardzo, ale to bardzo leciutka. Jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, jeżeli chodzi o stacje parowe i o inteligencję tych urządzeń. Zobaczcie, w momencie, kiedy ja ruszam tym żelazkiem, cały czas mamy wyrzuty pary, ono pracuje. I to, co jest niewątpliwą zaletą tego sprzętu, spójrzcie. Przestajemy ruszać, żelazko przestaje pracować. Nie ma obawy, że przypalimy tkaninę. Za chwilę zobaczycie, że wszystko jest z nią ok. Możecie się zapomnieć, możecie odejść do telefonu, możecie odbiec do, nie wiem, kuchenki, tak, bo coś tam się gotuje i tutaj się nic nie stanie. Automatycznie wstrzymywana jest praca. I uwaga, ruszamy i żelazko za chwilę powróci do pracy. Mówiłam, że nie ma żadnej plamy. Żelazko zostawiamy, wyłącza się, para rozchodzi się, uwaga, podnoszę, spodziewamy się takiej czarnej, brązowej, przepalonej plamy. Nic nie ma, widzicie, ruszę i ono zaczyna na nowo pracować. No i właśnie, jeśli chodzi o jakość prasowania, po prawej stronie widzicie tą rozprasowaną część, po lewej tą, która jest cały czas zmięta. Rozprasowanie tak naprawdę tego kawałka materiału trwało 2 minuty, no nie dłużej. I tak jak widzieliście, ono się prowadzi po prostu mega lekko. Ja się śmieję, że można by sobie tutaj w trakcie tańczyć i po prostu lekko pracować. Nie wymaga żadnego wielkiego skupienia, a efekt jest praktycznie natychmiastowy. Także słuchajcie, to co Wam wspomniałam, to jest po prostu zupełnie inny rodzaj prasowania. To jest faktycznie ciężko trochę równać z żelazkiem tradycyjnym, bo zobaczcie, ja sobie tutaj stoję, mówię do Was, no nie jestem w stanie, tak jak mówię, z dwóch kamer pokazać,
i po prostu leciutko suniemy sobie tym żelazkiem. Bardzo, bardzo lekkie. O, przestało znowu pracować. Za chwilę, o, załącza się ponownie. Czekajcie, przesuniemy tkaninę. To, co zauważyłam, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten sprzęt, nie ubierajcie się ciepło do prasowania. A dlaczego? Bo ta para, która tutaj cały czas idzie w górę, powoduje, że jest naprawdę bardzo, bardzo ciepło. Ja pracując wczoraj wieczorem otwierałam sobie okno, bo mi się po prostu zrobiło za gorąco od tej pary. Śmieję się, że w ogóle działa oczyszczająco na skórę, bo wszystko nam się po prostu od tej pary pootwiera, jakbyśmy sobie taką parówkę po prostu robili na skórę. Spójrzcie, lewa strona wyprasowana, prawa strona cały czas zagniecona. I rozprasowanie tych zagnieceń nie wymagało praktycznie żadnego wysiłku. Przy czym, gdy prasowałam tym moim poprzednim, tradycyjnym żelazkiem, nie byłam w stanie tych zagnieceń, które porobiła mi suszarka, idealnie rozprasować. To, co dość istotne, jeżeli chodzi o prasowanie tego rodzaju sprzętem, a o czym też miałam okazję przekonać się wczoraj, gdy prasowałam akurat koszulę Pawła, bo tego tak może nie widać przy samym prześcieradle. Pokażę Wam zaraz innego rodzaju ubrania, jak to wygląda w trakcie prasowania. To wiecie, przy koszuli tutaj poprawiamy sobie tam kołnierzyk i trzeba bardzo uważać. Przy tradycyjnym żelazku ryzyko oparzenia mamy, gdy dotkniemy płyty. Natomiast tu, jeżeli zaczniemy zbliżać rękę, to ta para jest po prostu gorąca, więc trzeba uważać z próbami podchodzenia z dłonią bezpośrednio do tej stacji parowej, bo można się oparzyć zwyczajnie parą. Spójrzcie, to co Wam wspomniałam, w trakcie tego mojego całego prasowania ta stacja parowa, baza tak zwana, stoi sobie po prostu na podłodze. Nie muszę mieć więc żadnej specjalnej deski, a samo żelazko można po prostu odłożyć na kraniec deski i ona też się nie przypali. Nie ma potrzeby, żeby tutaj była taka dodatkowa nasadka. Słuchajcie, zmieniamy tkaninę. Mój szalik, zimowy szalik, który akurat nieopatrznie wrzuciłam do suszarki i który jest po prostu niesamowicie pomięty. Ok, szalik rozłożony. I teraz słuchajcie, co jeszcze bardzo ważne. Ten wyrzut pary jest naprawdę mocny i faktycznie rozprasowuje. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę przy prześcieradle. Teraz zrobiłam to samo. Ja nie rozkładam tkaniny pojedynczo. On jest po prostu złożony na cztery warstwy. I jedziemy. Postaram się nagrywać z góry. Zobaczcie, chwila, moment. Widzicie efekt? Nie było w tym momencie żadnego cięcia materiału. Nagrałam Wam przez ten moment, akurat jak prasowałam, trzymając w drugiej ręce kamerę, więc prasowało się naprawdę bardzo lekko. Byłam sobie tutaj w stanie manewrować po tej tkaninie i spójrzcie, przeprasowany przez kilka sekund versus ten zmięty. Z zegarkiem w ręku rozprasowanie tego szalika zajęło 2 minuty. 2 minuty i co Wam mówiłam, on jest złożony na 4. To jest ta strona, po której prasowałam. Zobaczcie. Od spodu też jest normalnie gładziutki, obyło się bez przekładania, układania, lewa, prawa i tak dalej. Bez przesuwania, żeby go po prostu po całej szerokości rozprasować. Od razu po jednej i po drugiej jest rozprasowany. No dobra, zmieniamy tkaninę i rodzaj prasowanej rzeczy. Mieliśmy cieniutkie prześcieradło, mieliśmy grubszy zimowy szalik, a teraz na tapetę weźmiemy po prostu jedną z moich bluzeczek. No nie jest najgorzej, jeżeli chodzi o stopień rozprasowania materiału, natomiast zobaczcie, wymaga odświeżenia, prawda? Bluzka, która po prostu zdążyła sobie powisieć chwilę w szafie i pomięła się z lekka. Przed wyjściem przydałoby się ją trochę odświeżyć. I spójrzcie, to jest to, o czym wspomniałam, żeby uważać na oparzenia. Kiedy ja tutaj chcę poprawić ten rękawek i podkładam rękę, to naprawdę radzę to robić bardzo, ale to bardzo delikatnie. O, bo jak chcę się tutaj dostać, to mnie już niestety parzy para. No dobra, moi drodzy, nie mam, tak jak mówiłam, kilku kamer, nie ma tu operatora, więc musimy sobie radzić bardzo amatorsko. Słuchajcie, jeśli chodzi o prasowanie w pionie, do tej stacji parowej otrzymujemy też taką rękawicę. Ta rękawica jest po to, że jak za chwilę
będę robiła wyrzut pary na tkaninę, bo tą tkaninę będziemy musieli sobie tak rozkładać. Ja za chwilę będę sobie tutaj przekładać, mam nadzieję, że uda się to dobrze złapać i po prostu ten wyrzut pary będzie nam tkaninę prasował. To jest, słuchajcie, w ogóle motyw trochę podobny do prasowania naszych ubrań w łazience. Nie wiem, czy słyszeliście o tym myku, bo to generalnie działa tak samo. To jest prasowanie parą, tylko tutaj mamy taki silny wyrzut. Jesteśmy w stanie zrobić to zdecydowanie szybciej. Jeżeli jesteście gdzieś na wyjeździe, bardzo często w podróżach biznesowych się to stosuje, jeżeli nie ma dostępu do żelazka i macie na przykład zagnieconą koszulę, nie ma żelazka, to po prostu bierzemy koszulę, wieszamy ją na wieszaku w łazience, bierzemy gorącą kąpiel albo gorący prysznic i pod wpływem tej pary, która w łazience się wytworzy, wiecie, jak zawsze zaparuje nam cała łazienka, jeżeli kąpiemy się w gorącej wodzie, że możemy sobie pisać po lustrze dosłownie, to ta para jest w stanie, oczywiście no w jakiejś tam ograniczonej sile, tak, ale rozprostować nam tą zagnieconą koszulę. To jest taka, no może trochę prymitywny sposób, ale działający. Jesteście w stanie w sytuacji awaryjnej koszulę rozprostować i takie urządzenie działa właśnie w bardzo podobny sposób, na tej generalnie na tej samej zasadzie, tylko mówimy o innej mocy. Spójrzcie, tutaj jest rękawica, tu jest moja dłoń na dowód, że to nie parzy. Uwaga, dotykam sobie tej dłoni w rękawicy. Przy samej primie jest trochę zabawy, bo tak jak Wam wspominałam, tutaj jest bardzo dużo materiału. Spójrzcie, widać różnicę? Tu jest ta część, gdzie już przejechaliśmy, a tu są jeszcze zagniecenia. I teraz uwaga. Tu mamy część wyprasowaną. Zobaczcie, trwało to dosłownie chwilę, nawet nie 2 minuty. A tutaj jest ta jeszcze pozagniatana. I teraz, bo to co Wam wspominałam chwilę wcześniej, że miałam materiał, jeśli chodzi o ten szalik, złożony na 4, a tutaj muszę przeprasować osobno przód i tył. Wynika to z tego, zwróćcie uwagę, że ja po prostu cały czas miałam rękę od spodu i prasowałam tylko tą bieżącą stronę. Można by de facto zrobić tak, złapać i prasować od razu tym wyrzutem, bo on jest bardzo silny na przód i na tył. Kto pamięta słynną żółtą sukienkę marki H&M z zeszłego roku? Nosiłam ją namiętnie. Teraz jak widzicie jest, może w tą stronę będzie lepiej widać, jest akurat po praniu wymięta, jak nie wiem. No i co? Przydałoby się odświeżenie przed sezonem letnim. Górna część przeprasowana, tutaj jak są zaszewki na biuście, zawsze jest się ciężko dostać i możecie w tym momencie, oj uciekło, porównać. To jest sukienka z dodatkiem naszego ulubionego w prasowaniu materiału, czyli lnu. I po lewej stronie widzicie, no ucieka mi cały czas, śliska jest ta rękawica. Po lewej stronie widzicie właśnie tą część rozprasowaną, po prawej tą, która jeszcze na prasowanie czeka. No dobra moi drodzy, robimy off, sprzęt wyłączamy. Jeżeli chodzi jeszcze o takie aspekty używania tej stacji parowej, z tego co wyczytałam, każdorazowo opróżniamy ten zbiornik z wodą, nie zostawiamy wody na następny raz. Jeżeli coś zostało, zlewamy to. I teraz funkcja odkamieniania jeszcze, o której Wam na początku wspomniałam. To co Wam wspomniałam, tutaj mamy takie pokrętło, które po przekręceniu w lewo spowoduje wyjście tej nasadki. Musimy sobie podstawić jakiś zbiorniczek. Czekajcie. Jeszcze woda jest ciepła. Przekręcenie tej tutaj nasadki uleje nam się woda z ewentualnym kamieniem. Jeżeli zacznie nam się po prostu wytrącać kamień z wody, on zbierze się w tym jednym miejscu i jesteśmy w stanie to urządzenie oczyścić. No dobra, słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o mój test stacji parowej marki Philips. Nazwę modelu piszę Wam tutaj u dołu pod tym filmem. W gwoli wyjaśnienia jeszcze nie jest to niestety film sponsorowany przez markę Philips ani jakikolwiek sklep sprzedający ich sprzęt.
tą stację parową nabyłam drogą kupna za własne zarobione pieniądze. Czy polecam ten sprzęt? Z mojej perspektywy bardzo. Jestem użytkownikiem tej stacji parowej raptem od wczoraj, bo to też może być bardzo istotne. To, co sobie tutaj razem prasowaliśmy, to była moja dopiero druga tura prasowania. I to jedno, niech będzie dowodem na to, że tego sprzętu nie trzeba się specjalnie uczyć. Tu nie ma jakiejś regulacji temperatur, jakichś wielkich ustawień. No lecimy na przycisku auto, stacja sama dostosowuje nam temperaturę do rodzaju tkaniny. Możemy to sobie odstawiać. No takie, ja jestem bardzo ostrożna z nazywaniem sprzętów inteligentnymi, ale coś w tym jest. To coś po prostu sobie tam myśli za nas, tak? My nie musimy tu przestawiać, tu zwiększać, tu zmniejszać, bo teraz mamy jedwab, a teraz mamy jeans i tak dalej. Ten sprzęt po prostu sam sobie tą temperaturę wyreguluje. Drugi przycisk, ekstra wyrzut pary przy tym prasowaniu w pionie i to na dobrą sprawę wszystko. No funkcje dodatkowe, tak jak nalać wodę, wylać wodę, odkamienić sprzęt i tak dalej. Natomiast nie ma tu całej książki z instrukcją, której musielibyśmy się uczyć. Słuchajcie, to jest po prostu wygodne. To jest, słuchajcie, w mojej ocenie ten rodzaj sprzętu, który jest stworzony po prostu dla wygody człowieka. Bo można prasować tradycyjnym żelazkiem za mniejsze pieniądze? Można. Natomiast tym jest po prostu wygodniej i szybciej. To trochę tak jak, nie wiem, ze zmywarką. Można myć naczynia ręcznie, oczywiście, że tak, i też się je dobrze domyje. A można je po prostu wstawić do zmywarki i o nich zapomnieć. Można mieć odkurzacz o małej mocy i też nim odkurzymy dywan. A można kupić droższy, z większą mocą, bardziej wypasiony, kilkunastoma rodzajami szczotek i po prostu odkurzymy szybciej. Także słuchajcie, daleka jestem od przekonywania, że to jest sprzęt niezbędny do życia. Absolutnie nie. Tym bardziej, że on nie kosztuje mało. Ja za tą stację parową zapłaciłam prawie 1600 zł w jednym ze sklepów z tego rodzaju sprzętem. Jest to trochę pieniędzy. I tak jak powiedziałam, można prasować żelazkiem tradycyjnym? Można. Dla mnie, dla osoby, która prasowania nie lubi, a która mogła sobie w tym momencie pozwolić na zakup akurat takiego sprzętu, jest to po prostu wygodne. Nie wiem, czy zaraz wielce pokocham prasowanie, tak? W tym momencie mam z tego frajdę, bo jest to nowy sprzęt, więc jest jakaś zabawa przy tym prasowaniu, bo człowiek go sobie po prostu sprawdza. Więc nie chcę zaraz szumnie powiedzieć, że docelowo pokocham prasowanie, natomiast będzie mi ono zajmowało zdecydowanie mniej czasu. I będzie dla mnie po prostu bardziej przyjemne, w sensie, że nie będzie trzeba tyle się męczyć z tym rozprasowywaniem. Natomiast jeżeli ktoś nie ma możliwości, żeby sobie na ten sprzęt pozwolić, albo uważa, że jest po prostu zbędny wydatek, okej. I też w sumie macie rację. To jest po prostu rodzaj sprzętu, z którym jest zwyczajnie wygodniej. Są takie rzeczy na świecie, tak, które nam życie ułatwiają. Można je mieć, ale nie trzeba. Także ja się bardzo z tego zakupu cieszę, jestem bardzo zadowolona. Myślę, że będę bardzo często wykorzystywała to prasowanie w pionie, dlatego że ja nie lubię wyciągania i rozkładania deski i to był akurat jeden z argumentów za kupnem akurat tego sprzętu. Także mam zabawę, będzie mi troszkę lżej. A czy Wam jest taki sprzęt niezbędny i czy jesteście zadowoleni z efektów tego, jak on pracuje, no to na podstawie tego, co Wam chwilę wcześniej pokazałam, możecie ocenić. Także dziękuję bardzo za uwagę, mam nadzieję, że znalazły się tutaj jakieś przydatne dla Was informacje i co, widzimy się w kolejnym vlogu.